dzisiejszą odcinku jest ze mną cała moja rodzinka i nawet jest joystick, jest Eevee. I dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ kupujemy tak naprawdę pierwszą w swoim życiu choinkę. Tak, zawsze u rodziców byliśmy na Wigilię, u jednych, u drugich, zawsze choineczka była u babci. Ale odkąd ze sobą mieszkamy, to jeszcze ani razu nie mieliśmy takiej prawdziwej choinki z prawdziwego zdarzenia, więc dzisiaj jedziemy po choinkę. I kupimy sztuczną. Kupimy sztuczną niestety. Żywą będziemy mieli w salonie razem z całą ekipą, ale przy okazji zrobimy sobie metamorfozę całego naszego pokoju, ponieważ w tym pokoju na razie świąteczna jest tylko moja bluza i nastrój. No, a chciałabym, żeby tutaj był taki fajny klimacik. Tak, więc jedziemy razem wspólnie na zakupy. No i będziemy Wam oczywiście pokazywali wszystko, co kupujemy. A, to może jeszcze odpowiedzmy widzom, dlaczego decydujemy się na plastikową choinkę, na sztuczną. No niestety decydujemy się na sztuczną choinkę, ponieważ w naszym pokoju jest bardzo jasna wykładzina i nie chcielibyśmy jej zaorać. To po pierwsze, a po drugie, ten dom jest naprawdę mega wysoki. Tutaj sufity mają prawie na 3 metrach się... Ponad 3 metry myślę są nawet te sufity. Myślę, że tak. I gdzie my taką choinkę kupimy 3-metrową? Trzeba będzie to jakoś ogarnąć. A widzieliśmy właśnie sztuczną 2,8. Będzie ciężko. Bo wszystkie co oglądaliśmy jak jechaliśmy autem, to takie są na do 2 metrów, nie? To w takim dużym pokoju to się zgubi, będzie taka malutka. Dokładnie, a chcielibyśmy naprawdę taką zjawiskową, żeby też fajnie wyglądała w kadrze. No dobra, a jeżeli Wam taki odcinek świąteczny się podoba, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subujcie nasze kanały, wpadajcie też do joysticka na Instagram, link oczywiście znajdziecie w opisie. No i pamiętajcie, że będą pojawiały się również inne świąteczne odcinki, więc koniecznie bądźcie z nami na bieżąco, a teraz już lecimy do sklepu. Znalazłam złote bombki, bo u nas będzie złoto-czerwona choinka. Tylko jeszcze nie mogę się zdecydować, jakie ja chcę złote bombki, więc na razie się chodzimy po sklepach, rozglądamy i wrócimy do tego sklepu, w którym nas najbardziej urzekną. Dajcie znać, jaki wy macie kolor choinki zawsze na święta. U mnie w domu zawsze była kolorowa choinka, ale teraz będziemy mieli w salonie srebrno-czerwoną, a u nas w pokoju złoto-czerwoną, bo kolorowe nie pasują. Zobaczcie na te, jakie piękne, z brylancikami i zobaczcie na te z puszkiem. I w ogóle wszystko jest to piękne i cudowne i ja to chcę wszystko. I nawet białe są takie cudowne. I nawet są zamszowe. Bałam się tych zakupów i dobrze, że się bałam. Patrz, to mam. Ugly sweater. Ugly sweater. Brzydki sweter. W końcu ktoś to powiedział, że wszystkie swetry bożonarodzeniowe są brzydkie. No nieprawda, one są przepiękne, najcudowniejsze na świecie. Ocencie, w skali od 1 do 10 komentarzu. Ja daję dychę. Dycha? Ja daję dychę. Dla mnie taki klasyczny sweter. Nie, no ten to jest chociaż ładny. Wyglądam jak pomocnica świętego Mikołaja? Tak, w tych jeszcze zielonych spodniach. Ja muszę sobie zielone kupić i w ogóle będzie komplet elf. Takie uszy elfa. Mi się wydaje, że troszeczkę odbiegamy od tematu odcinka. Właśnie powinniśmy jechać po choinkę. Ale zawsze tak jest, jak wchodzimy do galerii. Dobra, no to lecimy do sklepu z bombkami. Go. Dobra, bombek na razie nie znalazłam, ale znalazłam świętego Mikołaja, który będzie stał pod choinką. Spójrz, co znalazłem. To chyba jest na czubek choinki. No i idealna do złota. Pokaż, jak będzie na czubku leżała. W swoim miejscu. To jest gitara. Gwiazdeczki bierzemy? Kokardeczki bierzemy. Złote i czerwone, i bombki złote i czerwone, i duże i małe. I to wszystko. To czyli mamy? Tak. Widziałeś gdzieś lampki? No właśnie nie domyślam się, gdzie mogłoby być. Na zielonym łańcuchu czy na białym łańcuchu? Chyba na zielonym, nie łańcuchu. Na zielonym, na zielonym. No, bo nie będzie tego widać na choince, jak będzie zgaszone na przykład. Więc ja proponuję. No niestety nie było choinki takiej, jaką chcieliśmy, taką dużą. Więc kupiliśmy tylko bombki, jedziemy w inne miejsce po choinkę i zrobiliśmy faila, bo tutaj na przykład na tych bombkach są już zawieszone niteczki do powieszenia. No a z tymi będziemy musieli się troszeczkę bardziej pomęczyć, bo są osobno. Najgorzej. Dobra, widzowie, challenge jest dla rzeźbiejki. Tragedia! Mamy gruby korek pod Castoramą. Będziemy stali gdzieś z 15 minut do wyjazdu. JJ-ka, lecisz po kawę. Serio? Tam do galerii, tak.
Nie dam rady! I przybiegniesz, tylko kurtkę weź. No dasz radę. Boję się. Lecisz z apartem czy bez? Nie, bo jak to wezmę kawę później jeszcze. No dobra. Dobra, biegnę. Mamy godzinę 15:20. Leci! 25 po, a ja powolutku dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania. Halo. Jak ci idzie? Stoję, już zamówiłam. Już zamówiłaś? Ja stoję cały czas na tym lewym pasie, co się skręca w lewo. Jeszcze Dobra. Jest czerwone. Zdążysz na luziku? Dobra. Czy lecisz? Nie wiem. Czy ty mi lecisz autobusem? No jasne. Uberem przyjadę. Za rok. Czekam. Śpiesz się. Pa. Jest Jona! Jestem! A ja dalej stoję w korku, czujesz? Masakra! To był najgłupszy challenge. No ale czujesz, że żyjesz teraz. Ale się zmachałam. Masz dla mnie? Widzowie, najszybciej serwowana kawa w Warszawie. Dzwońcie do JJ-ki. Numer znacie. Łapka w górę. Zapomnieliśmy dodać, że JJ-ka upinała się. 10 minut. Ale nawet nie wiecie, jaka to była trasa. Gdybym mogła wziąć aparat i dwie kawy jeszcze, to pewnie bym wzięła i bym wam to nagrała. Ale nie było szans, chyba że aparat byłby na pasku, ale też bałabym się, że coś z nim zrobię. Na głowie GoPro. O tym nie pomyśleliśmy. No witam, znaleźliśmy choinki. Mamy taką 2,80 i mamy taką 2,40. I ta jest dużo droższa, dlatego że jej giełki wyglądają jak prawdziwe praktycznie. A te nie są takie naturalne. No nie, no tamtą trzeba brać ewidentnie. No ta jest w moim wzroście prawie. Tamta dwa razy wyższa. Tak. Dobra, zabijamy. Choinka, oddaj włosy. Królową lasu. Jeszcze mi się podobają takie oszronione, ale nie ma takich dużych oszronionych. Smuteczek. Mamy to, widzowie, spójrzcie, choinka już porąbana idealnie. Na święta. Poprosiłem pana, że mi ją pociął na 5 części, bo się ta auta nie zmieści. Więc i będziemy ją teraz sklejali. Teraz jak to zapakować? Szybko! Ej, o dziwo, ciężka, naprawdę. Ale ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał zapakować 2,5 metra w jednym kawałku. Jak byśmy się jechali? Nie wiem. Auto nie jest takie długie. Tutaj jeszcze kilka pierdółek kupiliśmy na choinkę i taki słodki kwiatek z reniferkiem i choinką. Jakoś dotargaliśmy tę choinkę do naszego pokoju. I zobaczcie, jaka jestem przy niej mała. 2,80 kontra 167 cm. Napiszcie w komentarzu, ile macie wzrostu i jaką największą choinkę mieliście. No, a tutaj mamy wszystkie bombki, które teraz musimy powiesić, a wy zobaczycie dopiero efekt końcowy. Też się joystick przebierzesz dla widza? To łapkę daj. Ty dostawiasz łapkę, widzowie też. No i pięknie, i się zaraz przebieramy, mordka. Postanowiliśmy, że jeszcze nagramy sobie TikToczki świąteczne, więc wbijajcie, linki macie w opisie i zobaczycie, jak nam wyszło. Okej, kochani, więc tak wygląda nasz pokój po raz ostatni.
ja! Jakie ekstra są te Ale bombki! Wielka choinka, co oni zrobili? O ja! Ale o, ładna! A jak to cię przytulić? Ja jestem taka? O, jestem taka! Ona z tą gwiazdą, to ma trzyma? Nawet większa niż Szaku. Ona jest sztuczna, a wygląda jak grzyba. Tak! No, no bardzo ja, fajna. Bardzo większa bardzo. Niż Szaku. A to się rzadko zdarza. Nawet Mikołaja mamy. A co masz tu? Tutaj jest kotek. A prezenty? Prezent dla mnie! Uuu. Prezenty będą dopiero na Wigilię. A tutaj jest kocyk, które dostałam od Klaudii na odcinku. Wbijajcie na Klaudii odcinek, bo dała nam prezenty. Znaczy tak, ukradła Mikołajowi po prostu. Chodź, Jessie, ty też chcesz zobaczyć pokój? Proszę, zobacz! A tutaj jest Jessieczka kalendarz adwentowy, jakbyście jeszcze nie widzieli. Klaudia poczęstuje czekoladkę. Chodź. Śnieg. Boże, ona ma jeszcze śnieg. Ona ma, ja mam jeszcze śnieg i świeczkę i dziadka do orzechów i choinkę ze śniegiem i jeszcze krasnala, którego zrobiła moja mama, bo moja mama... Pozdrawiam, Anię! Pozdrawiam. Ania, jesteś bardzo świąteczną kobietą. Jeszcze Iwi się dobija. Ja też posty lajkuję jak coś. No zobacz, zobacz. Ja ci mówiłam o tym, żebyś sobie wzięła dookoła lustra, ty masz dookoła lustra. Mam dookoła lustra i jeszcze mam supelki i tutaj bombki położone i tam też takie powieszone bombki i każdy garnisz jest ozdobiony jeszcze łańcuchem. I jeszcze mam tutaj gwiazdę betlejemską i tu bombki na grzejniku. Ona ma bombki na grzejniku, czy wy rozumiecie? Ona ma bombki na grzejniku. Matko, ty masz nawet tutaj takie, o! Jezu, jak ty jest świątecznie! Chodź, Joyce. I Krystian sobie w końcu kupił Ali sweter. Mega fajnie, mega ładnie, wow. Także mam nadzieję, że wam też się taki odcinek podobał. Jeżeli tak, to czekajcie na kolejne świąteczne odcinki. Wpadajcie do Rogala, do Klaudii, do Krystiana, do Jacoba też, chociaż dzisiaj go niestety nie było. No i do Joyce'a na Instagrama, bo tutaj się adminsuje, żeby wbić. Dajcie znać, czy wy już ozdobiliście swoje pokoje i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wesołych świąt! Pa!